Franiu, popatrz na to, co się tu dzieje. Czy ty widzisz postacie z Szopki Krakowskiej? Taki, który właściwie nie ma w Krakowie. Jest to pierwsza, chociaż jest zapraszana na występy zawsze przy Barbakanie, kiedy są wystawa szopek, ale nie chcemy ją dać, ponieważ chcielibyśmy, żeby ta szopka była pokazana daleko, daleko od Krakowa, żeby ją wszyscy po prostu widzieli. Jako wam było troszeczkę pracy przy niej, cieszymy się. Są to zwyczaje bronowickie, Zmydnik, tak dawniej chodzili z szopkami, która no, 52 witraże, jak widać, ma. Jest hejnalista na środku też, który też hejnał gra. I chcielibyśmy ją pokazać Państwu, czym bardziej, czym dalej, tym więcej. Bo Kraków szopek ma różnych sporo, a to jest coś, co można się chwalić i cieszyć z nią. Teraz niedługo będzie ten znów 7 przy Adamie Mickiewiczu. Będzie wystawa szopek. Na pewno nie takie, może ładniejsze, ale ta jest szopka po to taka, żeby można było rozebrać i w transporcie wsadzić do samochodu i daleko, daleko. Byliśmy w Zgorzelcu z szopką. Byliśmy i po całej Polsce się jeździ. I zapraszam Państwa do takiego czegoś, czego nie ma i nie spotkacie w ogóle. I telefon kapela z Bronowic ma to i tym się szczycimy. I przy okazji tych szopek mamy też pastorałki, kolędy śpiewamy, gramy. Jeżeli ktoś nie jest zadowolony z pastorałek, a na pewno będzie, to sprawy bardziej rozrywkowe, dixielandowe. W kościele tak samo możemy zagrać, bo i w kościołach też gramy. Także zapraszam do tego. Proszę zobaczyć, jak ładna jest. Jest 2,5 metra wysokości. Jest co popatrzyć i cieszyć się z czego. Co jeszcze bym chciał, żeby było, żebyśmy to pokazali całej Polsce, bo to warto. Warto, to nam ucieka coraz bardziej i zanika nam coraz bardziej, bo inne rodzaje muzyki są. A to tą tradycję chcemy zachować i żeby była i żeby nigdy nam nie zginęła. Kapela z Bronowic życzy wesołych i zdrowych świąt. I do zobaczenia możemy powiedzieć. Nie do widzenia, a do zobaczenia. Możecie nas zaprosić, pokażemy. Jest na wesoło będzie, na pewno będzie na wesoło. Z czego się trzeba cieszyć. No, wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia.